Bardzo serdecznie witam Was na ziemi lubartowskiej, na terenie parafii świętej Anny obok sanktuarium. Dziękuję ojcom kapucynom za zaproszenie do przewodniczenia tej Eucharystii, a ponieważ ona jest dziękczynieniem, dlatego podziękujmy Bogu za dar tego spotkania i prośmy o błogosławione owoce Ducha Świętego. I my tutaj na placu, a także w innych wielu miejscowościach mamy wspólnego ducha, tak można powiedzieć. Mamy wspólną pasję, która nas jednoczy. Niewątpliwie motocykle, jednoślady, bo czasem są to mniejsze, nawet i skutery, ale ten sposób życia, poruszania się nas jednoczy. Gdybyśmy wlali paliwo, które naprawdę zostało przekrzczone aż tak bardzo, czujemy, że motocykl idzie, ale nie ma w sobie mocy. Nigdzie nie ruszymy, zwyczajnie się toczy. Tak samo, kiedy nasze życie nie jest napełnione Duchem Świętym, ono jakoś toczy się, jakoś płynie, ale nie ma w niej mocy. Wierzę w Ciebie, Panie, zrodzony z Maryi, Boże wiecznie święty, człowieku jak my. Proszę serdecznie, dajcie w Lubartowie znak, że jesteście cykliści. Bóg błogosławi te pojazdy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Alvernia pracuje dla niepodległej u nas w Lubartowie. Wiele form działalności prowadzi. Jesteśmy tutaj w Lubartowie i bardzo wdzięczni za to, że są, że pomagają, wspomagają naszych mieszkańców. Jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Czujcie się dobrze w Lubartowie i do następnego spotkania.